jestem wielką fanką Jamesa Bonda i tak pracując przez już co najmniej 15 lat w archiwum, stwierdziłam, że to nie jest tak, że my jako archiwiści siedzimy tylko w zakurzonym magazynie, nic się nie dzieje, tylko przekładamy, walczymy ewentualnie z aktami, przekładamy w prawo, w lewo wszelkiego rodzaju dokumenty, ale przede wszystkim wykonujemy misję. To jest gra, która została stworzona dla fanów planszówek. Także poza tą warstwą merytoryczną, bardziej edukacyjną, popularyzatorską, przede wszystkim chodzi o to, żeby dobrze się bawić i rzeczywiście zagrać. Dlatego dostosowałam tą grę i pod względem mechaniki, i samych zadań, samych zdarzeń, które się przejawiają w czasie rozgrywki, do tego, co może spotkać każdego człowieka, i dlatego mamy właśnie wyszczególnione główne postacie, czyli mamy młodszego archiwistę, mamy archiwistę, mamy starszego archiwistę, starszego kustosza i kustosza. Spośród tych postaci w wersji męskiej i żeńskiej można oczywiście zagrać tą grę i w zależności od tego, którą postacią się gra, ma się różne zdolności, które pomagają na każdym etapie gry, żeby wygrać, bo jest jakby gra zrobiona w wersji rywalizacji dla osób, które rzeczywiście lubią się sprawdzić, wykazać, że idzie im fantastycznie. I mamy też wersję kooperacji, w której współpracujemy, jesteśmy troskliwymi misiami, które starają się, żeby w ogóle wygrać z grą, czyli z naszym przeciwnikiem. Mamy pewne przedmioty związane z archiwistyką. Przedmiot się nazywa elementy archiwistyki i dokumentalistyki. Mamy z niego ćwiczenia oraz wykłady. I mamy przyjemność mieć wykłady właśnie tutaj w budynku archiwum państwowego. Właśnie dzisiaj dostaliśmy zaproszenie tutaj, żeby przetestować grę, która miałaby zachęcić ludzi do być może studiowania kierunków związanych z archiwistyką albo zgłębienia się właśnie w tematy archiwalne. To taka trochę nietypowa forma spędzania zajęć. Na pewno jest to alternatywa lepsza niż siedzenie i słuchanie wykładów. Tak, myślę, że zdecydowanie pobudziło nas to dzisiaj. No, jak padła taka propozycja, to nie spodziewaliśmy się, ale myślę, że jest to fajna forma spędzenia czasu, zwłaszcza na zajęciach. I no, cieszymy się, że została nam taka okazja sprezentowana. Gra jest w zasadzie bardzo fajna, zapowiada się naprawdę ciekawie, zwłaszcza z tymi różnymi wyzwaniami, zadaniami. Bardzo mi się podoba oprawa graficzna z tym opisami postaci, to bardzo fajny element, zdecydowanie nadaje temu takiego uroku. No mam nadzieję, że tam nie wygrywają za mnie jakoś. Inicjatywa jest Archiwum Państwowego w Katowicach i projekt jest międzyarchiwalny, bo w sieci archiwów państwowych tak teraz działamy, że współpracujemy już od dawna ze sobą, ale teraz troszeczkę inną formę to przybrało i razem realizujemy projekty. I to jest jeden z takich projektów, tak? Przygotowanie gry James Archiwista z licencją na brakowanie. Wiem, że to nie do końca może dla wszystkich jest jasne, ale w trakcie takiej gry uczestnicy mogą dowiedzieć się właśnie, czym jest brakowanie i czym się zajmują archiwiści. Czyli przybliżamy tak naprawdę tajniki naszej pracy poprzez zabawę. I takie są założenia projektu, żeby ta gra była dostępna przede wszystkim w archiwach państwowych, żeby ci, którzy tu przychodzą, mogli grać i żebyśmy mogli ją wykorzystywać również w trakcie różnych imprez jako wydarzenie towarzyszące, czyli na przykład takie właśnie ogrywanie gry w trakcie. Niewykluczone, że będziemy tę grę udostępniać innym instytucjom kultury również po to, żeby tak jak Biblioteka Miejska chociażby robi, tak, po to, żeby inni mogli też zagrać.